Partnerem programu są sklepy Horten, właściciel marki premium z podlaskiej spiżarni. Dzisiaj moim gościem jest Michał. Cześć, witam. Michał Ciruk, Cheerson C2P dla innych. I tematem przewodnim są grzyby. Dlaczego akurat Cheera? Gdyż byłeś dzisiaj na grzybach strzałem, tak? Wczoraj byłem. Tak naprawdę trochę przypadkowo trafiłem na kanie, bo po prostu na spacer po lesie się wybrałem. My co prawda dzisiaj kani nie mamy, ale grzyby nie są dzisiaj głównym aktorem, tylko no właśnie, bycze jądra. Jest to dość trudno dostępny składnik, aczkolwiek bardzo łatwy w obróbce kulinarnej, tak? To co? Pomóż mi w czyszczeniu grzybów. Tak właśnie, dlaczego Michał to robi pędzelkiem? Gdyż... Nie powinno się, prawda, myć wodą, bo chłoną. Właśnie, my grzybiarze uważamy, że nie powinno się myć grzybów wodą. Nawet, no, jeżeli są bardzo brudne, tak, to róbmy to tak, żeby jak najkrócej spędzały czas w wodzie. Im dłużej grzyby leżą w wodzie, tym po prostu wytrącamy ich smak, prawda? Mm-hmm, tak. Także ty, Michał, działaj z grzybami, a ja podziałam z byczymi jądrami. Pokażę wam na wstępie, jak je oczyścić. Słuchajcie, tu jest taki zrost grubszy, tak? I trzeba odwrotnie z tej strony naciąć, przeciąć wzdłuż. Jeżeli już robimy tak, uważam dla niektórych dziwną rzecz, tak? Dziwny produkt. Czy ty, Michał, kiedykolwiek jadłeś bycze jądra? Bo... Nie, szczerze mówiąc, jestem dosyć konserwatywny, jeżeli chodzi o kuchnię i ciężko mnie namówić na jakieś eksperymenty. No ale cóż, dzisiaj może trochę to się zmieni, zobaczymy, może mam się nadzieję, że cię przekonam do właśnie gotowania podrobów. Tak. A co jest najdziwniejszą potrawą, którą jadłeś? Najdziwniejszą? Tak. No tak jak mówię, raczej trzymam się blisko tradycji, ale gdzieś tam próbowałem ślimaka. No to mało dziwne. To mało dziwne właśnie stosunkowo. Ja raczej, tak jak mówię... Czyli żadnych węży, skorpionów, rybich oczu, nic? Nie, bardziej no tatar, grochówka i tego typu rzeczy. Też lubimy, ale dzisiaj nie zrobimy. Także słuchajcie, naciąłem jądro do końca, doszło do skóry i teraz energicznym ruchem po prostu muszę włożyć rękę do środka i oddzielić. I takie mamy połowę jądra, które już możemy kroić w plastry, tudzież podawać w całości. Co u ciebie w muzyce? Co w muzie? Czy jakieś nowe projekty, czy coś ty teraz tak, robisz? Tutaj akurat w tej materii nigdy u mnie nie ma zastoju. Także zbliża się koniec roku, a co się z tym wiąże, chcę też wydać drugą część pocztówek z miasta B, bo... Czyli wciąż lokalnie. Tak, wspieramy lokalne produkty, lokalnych artystów. Lokalne podgrzybki i lokalne wyroby. Tak, od lokalnych kucharzy. Wspólnie z Markiem Kubikiem też pracujemy nad płytą Poza Czasem, która tak naprawdę już jest niemal gotowa. Zostały tylko tam gdzieś delikatne. Poza Czasem to tytuł, rozumiem. Tak, to jest tytuł płyty. No i z tejże płyty pochodzi kawałek Dyskoteka na Księżycu, który niedawno miał swoją premierę łącznie z klipem. To będzie solowy materiał. Tak. To będzie taki typowy materiał na zasadzie producent, raper. I gdzieś tam goście się pojawią, ale generalnie taki... Goście raczej z Polski, czy nasi lokalni raperzy? Z Białegostoku generalnie. Białegostoku. Tak. Nawet nie chcieliśmy gdzieś za daleko wybiegać. Jeżeli jesteśmy na naszym podwórku, to czego teraz się słucha w Białymstoku, jeśli chodzi o naszych białostockich raperów, czy też z Podlasia, tak? No mówię, ja się zatrzymałem troszeczkę na twoich płytach, na fabule, ale czy są
jacyś nowi gracze na rynku, czy coś wychodzi jeszcze? Wiesz co, no jak gdzieś tam śledzę tą scenę, może to nie jest, nie znam wszystkich jakby składów, które wychodzą, bo ponieważ tych małolatów jest naprawdę sporo i gdzieś tam sobie istnieją, tak. No, zmienia też się styl muzyki. Ja wychowałem się zresztą też na trochę innym rapie i na innym brzmieniu, na innych wartościach. To jest dobry temat, uważam, gdyż... No właśnie, gdzie jest dzisiaj rap? Jak tu kiedyś powiedział Pichu, tak? Co się z nim stało? Czy uważasz, że to idzie ku dobremu, czy raczej... Wiesz, ja też nie chcę wyjść na takiego zgreda, który tutaj hejtuje na małolatów, ponieważ no, zmieniły się czasy, zmieniła się moda, zmieniły się podziały rytmiczne w muzyce, jest to jakby podziały na trzy. Także słucha się po prostu czegoś innego, ale jakby ta klasyczna hip-hopowa szkoła też istnieje i wiem, że u tych nowych, młodych raperów też można znaleźć wartościowych zawodników i pomimo, że to jest inna muzyka, po prostu no, nie powiesz, o, to brzmi jak uliczny rap, wiesz, Ala Mob Deep czy coś, tylko no, to już jest po prostu ale coś dużo jest też kopii, co? Innego. Tak, no, tu akurat też muszę powiedzieć, że nie podoba mi się to, że gdzieś niektóre rzeczy są kopiowane jeden do jednego, jeżeli chodzi o modę, szczególnie wizerunek. Inspirują się, tak? No taka, to nawet ciężko nazwać inspiracją, bo to momentami zahacza o ksero po prostu. Aha, nawet. Tak. Natomiast wiesz, tak, uważam, że mimo wszystko hip-hop, rap jest na tyle szeroki, że jak ktoś chce, to poszpera trochę i znajdzie sobie, wiesz, coś dla siebie. Bo jest z jednej strony Fish, z drugiej strony jest Young Iggy, z trzeciej strony jest Peja i wiesz, i tak naprawdę można sobie tak, latać. Tak, tego coś dobrego. Tak. No dobra, pokroję w jądra, wymieniam szybko deskę na czystą. No dobra, to jak już oczyściłeś dla nas podgrzybki, to ja pokażę, jak je kroić. O co mi chodzi? Chciałbym zrobić taką fajną krateczkę, żeby podczas smażenia ładnie się to prezentowało. Dobra? Trzymaj. Coś tam zasy, dobra. No mogę cię prosić o nóż? Proszę bardzo. Dobra. Dobra, to co? Mówisz, że byłeś na grzybach. Tak. Nazbierałeś kani. A jakie miejscówki? Wiesz co, mam kilka miejscówek. Tutaj w okolicach Białegostoku chodzę na Sowlany i tamte rejony zwiedzam, ale generalnie najczęściej jak odwiedzam swoją mamę w okolicach Augustowa, to tam znam tereny w puszczy. Jakie grzyby najbardziej lubisz i co z nich robisz? Zupę, sos? Wiesz co, tak naprawdę wszystkie grzyby lubię, bo też takie zwykłe spożywcze pieczarki też dla mnie są ok. Można jakoś tam fantazjować w tych potrawach z nimi. Ale leśne, wiadomo, prawdziwki jako król, że tak powiem, lasu jest jakby prawdziwy. Kanie w formie kotlecików też, wiadomo, w bułce tartej, rydze samą solą na patelni. To są takie jakby moje ulubione formy jedzenia grzybów, ale tak jak mówię, mogę wcinać jajecznicę na kurkach. Świetnie. Świetnie. Byle było dużo grzybów. No dobra, tak. Już tak naprawdę przygotowaliśmy prawie cały mise en place francuska, czyli tak zwany prep z angielskiego, czyli przygotowaliśmy sobie sekcję do przyrządzenia potrawy. Także co, weźmy grzybki obok, dobra. Rozgrzewam patelnię. Akurat w przypadku grzybów nie preferuję rozgrzewać mocno patelni. Często nawet mój były szef uczył mnie, żeby smażyć od średnio rozgrzanej, a nawet zimnej patelni. Dlaczego? Gdyż szczególnie jak mamy duże kawałki grzybów, to im wolniej je smażymy, tym lepiej się one karmelizują i wtedy ciepło przychodzi do środka grzyba. Kiedy grzyby już mi się tak skarmelizują, to mogę pomału wrzucać bycze jądra. Ty w tym czasie mógłbyś mi, no nie wiem, ile zjemy kromek chleba? Myślę, że po dwie. No po dwie, dobra. To po dwie kromeczki chleba. Myślę, że w tym czasie zdążę skończyć naszą potrawę. Bycze jądra na patelni się zachowują bardzo podobnie jak wątróbka. Mają bardzo podobną strukturę, aczkolwiek tak nie smakują. Także tu już mogę zwiększyć ogień, żeby skarmelizować szybciej bycze jądra. Kiedy mięso się już skarmelizuje, podlewam białym winem. Redukujemy wino mniej więcej o połowę. To jest moment, kiedy możemy jeszcze odrobinę posolić, jeszcze odrobinę popieprzyć. Czyli chciałem zapytać się o przyprawę, czy tylko sól i pieprz, czy jakieś wystarczy, tam, tak? Wystarczy. Prosta kuchnia, proste tematy, tak? I teraz koniecznie zimne masło, gdyż o co nam chodzi? O emulsję. Nie żałuję masła.
Jak pietruszka sieknięta? Tak, tak. Dobra. Zaciągamy emulsję. Finalnie dorzucamy cieciorkę. I na koniec świeże zioła. Nie żałujemy. Zawsze wszelkiego rodzaju świeże zioła dajemy na końcu. Nie ma sensu dodawania wnatki pietruszki do gotującego się rosołu na początku, gdyż ten cały smak wyparuje i zginie. Także tylko na końcu potrawę, nawet na talerzu już. Pieczywo mamy. Tak jest. Masło do pieczywa mamy. Także powiedz, jak często gotujesz u siebie w domu? Trochę gotuję. Jest tak, że na zmianę ze swoją dziewczyną gdzieś tam sobie pichcimy. Nie jestem może jakiś mega kucharzem, ale te podstawowe potrawy, których się nauczyłem robić, to idzie całkiem spoko. No już wcześniej wspomniany tatar jest jakby moim tutaj szlagierem. Zakończyliśmy naszą potrawę. Wolisz gotować czy jeść? No chyba jednak to drugie. Wolę jeść. To smacznego. Partnerem programu są sklepy Horten, właściciel marki premium z podlaskiej spiżarni.